jest szokujące, jak bardzo aktualne są słowa tej Ewangelii. Jezus mówi do uczonych w prawie: wy zamykacie bramy Królestwa Niebieskiego. Przez co się zamyka bramy Królestwa Niebieskiego dla tych ludzi, którzy szukają Boga, którzy patrzą z nadzieją na chrześcijaństwo, na Ewangelię, jako coś, co być może będzie dla nich właśnie tą ścieżką do życia. Przez nieprawość i przez manipulowanie religią. Tam, gdzie głosząc wzniosłe rzeczy, sam jesteś nieprawym człowiekiem. I tam, gdzie dowolnie manipulujesz sobie treściami wiary po to, żeby wyszło na twoje i żeby sobie zapewnić komfort i sobie zapewnić pozycję, to tam skutecznie zatrzaskujesz bramy królestwa drugiemu człowiekowi. Gorszysz go. Sprawiasz, że on się oddala, odchodzi i mówi: cała ta wiara chrześcijańska jest niewarta funta kłaków.